Trwają prace nad uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych, które poprowadzić ma według zamysłu Rady Miejskiej i Prezydenta administrację i księgowość suwalskich placówek oświatowych. Jest powołany pełnomocnik, jak Państwo wiecie, który przeprowadził rozmowę z pracownikami, którzy przechodzą do tego centrum, do pracy od 1 stycznia. Ta obsługa kadrowo i finansowo-księgowa, ta budżetowa, będzie zabezpieczona. Wygląda to całkiem po tych rozmowach dobrze. Pełnomocnik wskazał prezydentowi kilka problemów, jednak nie są to w ocenie Czesława Renkiewicza sprawy zagrażające funkcjonowaniu tej nowej jednostki. Centrum zgodnie z planem zajmie 2 ostatnie kondygnacje budynku, w którym znajduje się 3 liceum ogólnokształcące. Pomieszczenia jeszcze nie zostały zaadaptowane pod potrzeby obsługi kadrowo-budżetowej suwalskiej oświaty, ale jak zapewnia Renkiewicz, niebawem wyłoniony wykonawca przystąpi do pracy. Te roboty zakończą się gdzieś w połowie grudnia. Sprzęt jest też w przetargu, bo trzeba wyposażyć sprzęt i tak dalej, meble. Wygląda na to, że to zafunkcjonuje bez jakichś większych problemów. Jakieś drobne problemy są, ale to są takie do rozwiązania. Także myślę, że to jest taki pierwszy krok. Może będą inne kroki, bo też mi coś tam chodzi w głowie, ale najpierw musimy zrobić to i zobaczyć, jak to zafunkcjonuje. Co najmniej pół roku, jak to zadziała.